Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj kolejny dzień bycia, prawda, jak to się mówi, podręcznikowym, nie podręcznikowym, po prostu porządnym detektywem na Palionowie. Dzisiaj się musimy zająć kolejnymi rzeczami. Słuchajcie, ja mam twarde dowody na to, że po prostu Steve kłamie. Mimo tego, że na tym wykrywaczu kłamstw wychodziły różne dziwne rzeczy i nie do końca wskazywało na to, że on kłamie, to jednak mi się wydaje, że on po prostu nie jest do końca świadomy tego, co się dzieje. Mam kilka takich podejrzeń, prawda, przypuszczeń, co się tak naprawdę może dziać, no bo z tego, co zrobiłem wywiad z innymi osobami na Palionowie, no to Steve nocami wychodzi ze szpitala, opuszcza całkowicie, nie wie, co w ogóle robi. On twierdzi, że śpi, a tak naprawdę nie ma go nocami. Tutaj znikają jakieś budynki. Co tam się jeszcze stało? Jest okradany targ i tak dalej. On nie wie nic i jeszcze dodatkowo miał to czerwone oko. I tak mi się wydaje, że po prostu Herobrine przejmuje nad nim kontrolę. Zresztą sam Paweł mi to powiedział, no po prostu dowody są na niego, że to jest on i on jest po prostu tego nie jest tego do końca świadomy, więc ja bym chciał z nim pogadać i po prostu powiem mu to wprost, że są dowody na to, że on to robi i że on po prostu jest jakby opętany przez tego Herobrine'a i Herobrine nim po prostu steruje. Jestem ciekaw, jak on na to zareaguje. Mam nadzieję, że się nie załamie. Wiecie, o co chodzi, nie? Więc dzisiaj z nim oczywiście na ten temat pogadamy. Ja mam wszystkie akta. Czekajcie, gdzie ja te wszystkie akta pochowa? O, ale zaskoczyłem, zapomniałem, że elektry nie ma założonej. Akta, wszystkie akta, gdzie ja je... Czekajcie, ja je gdzieś zabrałem, ja je gdzieś zostawiłem. Tylko ja teraz nie pamiętam, gdzie ja je zostawiłem. Czekajcie, to jest bardzo ważne, bo ja akurat... dobra, tu są te akta. I teraz tak, czy ja coś z nich będę potrzebować? Wiecie co, no ja może wezmę je, żeby mu je pokazać na przykład i po prostu on sobie zobaczy, że faktycznie, albo po prostu mu przeczytam, kto co powiedział na jego temat. Tak myślę, że będzie najlepiej, albo jakieś tam takie, wiecie, podstawowe informacje powiem, może nie do końca będę mu zdradzał wszystko, no bo jednak nie powinienem, skoro zrobiłem takie przesłuchanie, nie powinienem mówić kto, że tak powiem, no na niego źle mówił, wiecie o co chodzi, więc po prostu może nie pokażę mu tego, to będzie tylko dla mnie, a ja dzięki temu będę wiedział co, co kto powiedział i mu zarzucę po prostu to i zobaczymy, jak on się z tym skonfrontuje. Mi się wydaje, że... Czekajcie, gdzie on jest? On gdzieś tu pewnie... Czekajcie, może będzie u siebie na chacie, czy coś takiego? Albo tu gdzieś na Palionowie go spotkamy? Czekajcie, się tak tu rozglądam. O! Czekaj. O, tam lata, dobra, czekajcie, leci sobie tam. Tam coś leciało, czy to jest Steve? To jest chyba Steve, nie? Tak mi się wydawało, że to jest Steve. Poza tym, no tak, no musi być on, bo jestem sam z nim na serwerze. Dobra, jest Steve, dobra. Halo Steve, dzień dobry! Halo! Halo, ja cię wołam, ty. Jak ci się podoba ten szpital? Stary, ten szpital to jest co dziesiątkę. Ja oceniłem 7 na 10, aha, ale tak naprawdę to jest dyka. Tak, naprawdę to jest dycha. No dobra, no dobra, słuchaj. Ja nie mam najlepszych informacji. Może wejdźmy po prostu w jakąś celę, czy nie wiem, gdziekolwiek, stary, znaczy celę, Boże, salę, może tutaj po prostu, żebyś se klapnął. Nie, do jednej celi, no nie wiem. No nie, to nie cela. Tu usiądź na łóżku, w razie jakbyś mi zemdlał, wiesz o co chodzi, nie? Po prostu no, muszę z tobą szczerze pogadać, nie? Bo... sytuacja jest taka, że wczoraj gadaliśmy, poddając się wykrywaczu kłamstw. No i ten wykrywacz kłamstw teoretycznie nic nie wykazał, ale niestety mam bardzo mocne dowody i bardzo wiele ludzi na Palionowie no po prostu zeznało, że podejrzewają, że to ty jesteś odpowiedzialny za kradzież na Palionowie i za rozwalenie tych budynków. Jak się czujesz? No to jestem ja, no to nie jestem ja, no mówiłem wam 10 razy. Ja to nie jesteś ty. A i tak mi nikt nie wierzy. No ale, ja ale wiem, słuchaj, słuchaj, no są mocne, wiesz, na przykład, no mam, że jakby na pewno okradłeś Palion Style'a i rozwaliłeś budynki na Palionowie, że po prostu, wiesz, jakby, że to jest, jedna osoba tak twierdzi na pewno. Dodatkowo... Dobra, kiedy to jest osoba? No nie mogę ci zdradzić, bo to mnie... Czytaj. Nie, chroni mnie tajemnica tutaj, prawda? Ja sobie porozmawiam z tą osobą. Nie. Nie, myślę, że... Dobra, a czy to jest dziku? Wiesz, słuchaj, nie, poczekaj, bo ty ogólnie dowiedziałem się, że nocami uciekałeś ze szpitala. Czy to prawda? No ja tego nie pamiętam, ale to raczej prawda. No to... czy nie... wiesz, skoro tego nie pamiętasz, a myślisz, że to jest, a uważasz, że to jest raczej prawda, to czy nie uważasz, że na przykład Herobrine przejmował nad sobą kontrolę, jak miałeś to czerwone oko? No, uważam, że tak, ale... no jakie wasze kłamstwo złoży, to przez pajankę, przez jego liścia. No dobra, ale czy nie wydaje ci się, że po prostu skoro przejmował nad tobą kontrolę, no to kazał ci po prostu okraść Palionowo i zniszczyć budynki? Nie wiem, jest to możliwe, ale to i tak nie była moja intencja, rozumiesz? No ja rozumiem, ale wiesz, teoretycznie robiłeś to ty, nie? I ktoś za to musisz, tak powiem, odpowiedzieć, no. No niestety są na ciebie bardzo twarde dowody, aczkolwiek no zdajemy sobie sprawę z tego, że może nie chciałeś po prostu tego zrobić, a tak po prostu wyszło. No, niefortunny zbieg okoliczności i no miałeś po prostu pecha, że akurat to ty. Ale dobrze, że już nie masz tego oka, to znaczy, że już jesteś jakby... Halo, Steve. Tak. Słuchasz mnie? Halo? Halo? Halo, Steve? Halo? Ej, halo, Steve, dlaczego ty się nie odzywasz? Co jest? Halo? Halo? Co? Co to było?
Co ty powiedziałeś w tym momencie? Co to było? Co? No, to jest, coś... Czemu mi się oczy zamknęły? No... Dobra, wiesz co? Steve, co? Ja spadam. Ale czekaj, bo ty coś powiedziałeś teraz dziwnego. Co to było? Jakim to było języku? Halo? Steve, gdzie ty idziesz? Nie, czekaj. Nie, czekaj, bo jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. Co ty, gdzie ty idziesz? Nie wiem, co to było. Nie wiem, co to było. Idę się na przyjadę. Może mi przejdę. Co się dzieje tutaj? Co on powiedział? On w ogóle jakiś... takie dziwne rzeczy powiedział. Ej, ale to jest mocno dziwne. Ty, a może to była jakaś ukryta wiadomość? Ej, dobra, czekajcie, ja się muszę nad tym zastanowić. Ale ja nie pamiętam, co on dokładnie powiedział. To było jakieś dziwne. Jak ja to mam rozszyfrować? Ale dobra, to jest nagrane. Więc ja zobaczę to nagranie. Ej, jestem mega ciekaw, co to będzie. Ej, Steve jest mocno podejrzany, nie? Dobra, widzowie, jesteśmy aktualnie w programie, w którym montuję normalnie filmy. Tak to wygląda, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak wygląda montowanie filmów, no to tak, ten program mniej więcej, prawda, wygląda, z tym, że jest tutaj o wiele więcej jeszcze ścieżek, ale tutaj przygotowałem sobie póki co tylko to. I teraz słuchajcie, jakby mam tutaj ten fragment, w którym Steve coś powiedział, puszczę wam to, żebyście usłyszeli to po prostu. Tak to dokładnie zabrzmiało i szczerze dziwnie to brzmi, ale jeszcze raz to puszczę. Mega dziwne i totalnie nie rozumiem, co to jest, ale słuchajcie, nie żyję na tym świecie od dziś i wiem dokładnie, co to jest. I to jest chyba po prostu wiadomość od tyłu. Steve nam, prawda, jakby powiedział wiadomość od tyłu. Nie wiem, jak on to zrobił, ale domyślam się, że to może być puszczone od tyłu. Szczerze, wydaje mi się, że nawet jestem... prawie, że pewien, że to jest od tyłu. Więc ja tutaj na szczęście wiem, jak to zrobić w tym premierze, że tutaj to trzeba zrobić jakoś, czekać. To się robiło chyba tu. I tutaj trzeba było to zrobić na rewersie, okej? Okay? I chyba teraz powinno to zadziałać. I chyba teraz, jak to puścimy, to powinniśmy usłyszeć wiadomość, którą tam Steve powiedział. Jeżeli to jest faktycznie od tyłu, to wow, jestem w szoku, nie? Dobra, słuchajcie, puśćmy to, zobaczmy, co to jest. Uważajcie, Herobrine atakuje kogoś na Palionowie. O nie! Nie, to się nie dzieje! Czy naprawdę... Czekaj, jeszcze raz. Uważajcie, Herobrine atakuje kogoś na Palionowie. Patrzcie to. Przesunę to tutaj. Tutaj jeszcze zrobię tak, to jest to normalne. Tak to brzmiało od tyłu. I teraz normalnie. Uważajcie, Herobrine atakuje kogoś na Palionowie. Yo. Ej, dobra, to jest mocne, nie? Czy my w tym momencie dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę Herobrine planuje? Dobra, jestem trochę obsrany, nie będę ukrywał. Dobra, szczerze mówiąc, nie wiem, co mam o tym myśleć, ale wiemy, że Steve dał mi tutaj, prawda, ukrytą wiadomość, w której zdradził, co chce zrobić Herobrine. Co ja mam z tą wiedzą zrobić? Chcę kogoś zaatakować, czyli ktoś jest zagrożony na Palionowie. Czy ja jako detektyw powinienem tą osobę ostrzec? Oczywiście, że tak. Czy wiem, kto to jest? Nie mam zielonego pojęcia, kto może być teraz zagrożony. Wiem jedynie, że przyszedłem tutaj teraz się zabezpieczyć, więc ja w tym momencie zakładam to. To jest koniec już bycia detektywem takim, który chodzi sobie elegancko w swoim stroju, a ja muszę się zdecydowanie schować w jakimś miejscu, które będzie bezpieczniejsze. Czy ja tu mam takie bezpieczne miejsce? Zdecydowanie nie. Nie wiem, gdzie jest tutaj bezpieczne miejsce w tym moim, prawda, domu, ale wydaje mi się, czekajcie, czy ja mam jakiś bunkier? Dobra, idę do Tosta się schować, no to jest chyba jedyny sposób, aczkolwiek Steve wyszedł z gry. Okej, Steve wyszedł z serwera. Dobra, czy ja mam tutaj, mam jeden blok zrzuty. Potrzebuję jeszcze jeden, żeby naprawić dziurę, która tam jest zrobiona. Dobra, mam jeszcze jeden. Więc naprawimy tą dziurę, która tam została przez kogoś perfidnie zrobiona w tym moim toście. Już dawno temu tam. I nie wiem, dlaczego nikt tego nie naprawił. Na szczęście mam trochę tych żółtych bloków, więc to naprawimy. I chowam się tam, ponieważ wydaje mi się, że to jest jedyne bardzo, że tak powiem, w miarę bezpieczne miejsce. Chowam się tutaj na dole. Wiecie co, ja wiem, gdzie się schowam. O, ja jeszcze lepszy pomysł mam. Ja lecę tutaj, ja lecę do, prawda, Chef Cave'a. Chef Cave tam, gdzie już mnie dawno nie było. Nie mogę przejść. Ej, co jest tu się zepsuło? Dobra, lecimy w tamtą stronę. Lecimy do Chef Cave'a, to jest moim zdaniem najbardziej bezpieczne miejsce i Herobrine nie powinien tam mnie znaleźć, przynajmniej mam taką nadzieję. I nie wiem, co ja będę robił dalej, nie wiem, gdzie się stamtąd udam, nie wiem, co będę robił, ale wiem, że muszę się tam schować i że muszę tam zostać, jak najdłużej jest to możliwe. No bo skoro Herobrine planuje kogoś zabić, nie no, ale czyż ja powinienem kogoś poinformować o tym, że on chce... Oj, ale to jest ciężkie. Ja nie chcę tu przebywać już ani chwili dłużej.